Hej, ze strony Tequila, witam Was wszystkich w nieunboxingu paczki z inuki.pl. Dlaczego nieunboxing? Dlatego, że nagrałam już unboxing i okazało się, że paru rzeczy brakuje. Dostałam rzeczy, których nie zamawiałam, także no lipa troszeczkę. Ale już napisałam do właściciela sklepu i napisał, że tak to się dzieje, jak się samemu nie sprawdzi zamówień, tylko po prostu ktoś inny pakuje, wysyła. Także cóż, już tam z nim uzgodniłam, że dośle mi te rzeczy, których tutaj nie ma. A my możemy zobaczyć te, które są tutaj. Także cóż, pierwszą rzeczą jest kioka. Nie jest to przypinka, jak na pierwszy rzut oka może się wydawać, tylko jest to lusterko. Stwierdziłam, że przyda mi się lusterko, bo mam jedno takie właśnie malutkie, a mam dwie torebki. Po prostu zawsze zapominam przekładać, jak gdzieś idę z tej jednej do tej drugiej. Także lusterko jest najbardziej. Tutaj mamy naklejki z Rose Maiden. Niestety jest to rzecz, której nie zamawiałam. Ale pokażę Wam naklejki, bo jest ich masakrycznie dużo. Naprawdę naklejek jest masa w tej paczuszce małej. Oczywiście nie będę pokazywała wszystkich, ale tak po prostu przelecę. Właśnie na początku powinnam Wam powiedzieć, że ci, co mnie znają, to wiedzą, że kocham naklejki i uwielbiam naklejki, kolekcjonuję naklejki. Także mam ich całą masę. Więc oczywiście musiałam zamówić naklejki, chociaż tych nie zamawiałam, to jednak do mnie przyszły. Właśnie nie wiem, muszę napisać Panu z tymi, czy mam mu to odesłać, czy co, chociaż jakby to powiedzieć, to nie jest moja wina, że tak się stało. To jest jeszcze ładna naklejka. Nie oglądałam tego anime, w ogóle dobrze, że było napisane na tym, na opakowaniu, jak się nazywa, bo tak to bym nie wiedziała. Tego może przejdziemy za chwileczkę. Tutaj mamy zeszyt z Keionem. Jest po prostu taki słodki. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. Nie ukrywam, że była mega wkurzona, jak się okazało, że pomyli paczkę, ale jeżeli zapomnił mi Pan, że doślą, także już się troszeczkę uspokoiłam. Dobra. Wszystko wygląda, prezentuje się w ten sposób. I tak go zapiszę, bo w zamian za to, co nie przyszło, to mam i dojść jeszcze drugi. Tutaj są naklejki z anime, którego też nie znam. Szczerze, nie pamiętam już, jak tam było dokładnie w zamówieniu, bo jestem pewna, że zamawiałam z tego anime naklejki, ale nie wiem, czy one nie miały być w takim formacie. No więc cóż, no ale są. To są takie zakładko naklejki, bo są naprawdę bardzo twarde. I cóż, tutaj mamy Bleacha. Mamy cały, nie wiem, jak to powiedzieć, całą planszę, o chyba tak będzie najlepiej, całą planszę z naklejkami z Bleacha, które są po prostu cudowne. I to zamawiałam, także tutaj jak najbardziej się zgadza. I tak samo dostałam drugą taką samą planszę, której już z kolei nie zamawiałam. Ale cóż, jest taka sama, także nie wiem, co z nią zrobić. Nie mam pojęcia. Ale póki co sobie jest. I teraz tutaj są jeszcze naklejki. O, wyciągaj się. Okej. Okay. Mam tutaj naklejki z Inuyashi. Tak jak Wam mówiłam, uwielbiam. I planszy z Inuyashi jest 9. Tak jak zamawiałam, także tutaj jak najbardziej się zgadza. Nie wiem, napiszcie mi może, czy zamawialiście ze strony inuki.pl i czy też mieliście taki problem, czy wasze zamówienie było od razu ok. I jeszcze dwie. To jest najpiękniejsza z wszystkich naklejek. Nie wiem, czy sobie ją koło manki położę. I mamy jeszcze bodajże 6 lakietek
naklejkami Shingeki no Kyojin, czyli Attack on Titan, które zamawiałam i tu się zgadza. A, fokusuj się. Bydlaku, fokusuj. No. Także coś, taki unboxing, nie unboxing. Zobaczcie w ogóle, jak tutaj wygląda Mikasa na tych pierwszych trzech zdjęciach. Kaloryfer musi być. I ostatnia plansza. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, kto to jest. Nie wiem, czy on jest z drugiego sezonu, czy coś, który ma wyjść. Także cóż, to by było na tyle. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, jeśli się podobało, do oglądania w odcinku, zapraszam mój fanpage, Instagram. Możecie mi napisać, czy coś kupowaliście z tej strony. Także cóż, trzymajcie się. Pa, pa!